jeszcze kusi. Dzieci też się upominają o słodycze i tak zawsze w tych zakamarkach. Razem z nimi te słodycze. A mamusia też tam wie, że są schowane. Czyli głównym problemem są te słodycze. No też. No i takie nieregularne jedzenie, myślę. A nie wiem, pani powie, od kiedy w ogóle jest problem z duszą? Od dzieciństwa czy później? Nie, jak urodziłam dzieci. W każdej ciąży przytyłam. A ile tych ciąży było? Trzy. Trzy. I w każdej ciąży było tak samo, czy któraś była gorsza niż pozostałe? To znaczy w tej ostatniej, nie, w ostatniej mi przytyłam, w pierwszej najwięcej przytyłam. Pierwsze, tak? Kilo, tak. Czyli z 10 kg zostało. A jaki był odstęp między pierwszą a drugą ciążą? 8 lat. 8 lat. Udało się pani wrócić do wagi z pierwszej ciąży, czy nie? Nie. Nie. Czyli już z taką większą wagą pani zachodziła w następną ciążę. No a ta trzecia, ostatnia, w jakim wieku? 35 lat już urodziłam. I też pani przybrała tak dużo, czy nie? Nie, w tej ciąży najmniej, bo to dziecko się urodziło. Czyli w tej ostatniej ciąży najmniej. 34. Pan brata pisze, pisze, tak? Pisze. Dobrze, to czytają w pracy u mnie. Pani się zaczaiła, nikt nie wie, to będzie super niespodzianka. Męża dzisiaj postawiła pod faktem dokonanym. Tak? Tak. Troszeczkę do przodu. Przepraszam, muszę troszkę spłaszczyć fryzurę, ale nie mam wyjścia. 164, prawda? 64. Lat pani ma? 45. Zapraszam, na te metalowe części pani staje, dobrze? Dobrze, i nie ruszamy się już przez chwilę. Zmierzymy sobie, ile pani ma tkanki tłuszczowej i od razu obliczamy zapotrzebowanie energetyczne. A na wdechu jest. To ja poczekam, aż pani... Nie, no już teraz normalnie. Ja wierzę w najgrubszym miejscu. Tu 136. 132.